Proszę Państwa, ponieważ mam 15 minut mniej więcej, ja chciałbym powiedzieć jak najwięcej i jak najdokładniej, to pozwolę sobie, no moje wystąpienie starannie odczytać. Trudno mówić o optymizmie i pesymizmie tak, żeby utrzymać się na terenie filozofii i nie ześliznąć się w psychologię. W psychologii optymizm i pesymizm są rozumiane jako postawy psychiczne. Takie mianowicie, które w oceniającym stosunku do rzeczywistości uwydatniają albo jej lepsze strony, i to jest optymizm, albo gorsze, i to jest pesymizm. Jednak optymizm, pesymizm, pojmowane psychologicznie, nie rozwiązują żadnego problemu filozoficznego i w związku z tym nie należą do przedmiotu filozofii. Jako pewne zjawiska czy też fakty psychiczne pozostają one poza dziedziną racji i argumentacji. Nie można sensownie powiedzieć, że na przykład optymista ma więcej racji niż pesymista, ani odwrotnie. Bo to tak, jakby powiedzieć, że charakterologiczny ekstrawertyk ma więcej racji niż introwertyk, albo że człowiek towarzyski ma więcej racji niż samotnik. Przemyślenie do końca optymizmu, pesymizmu psychologicznego prowadzi do konkluzji, że ani pomiędzy optymistą i pesymistą, ani między teoretycznymi zwolennikami tych psychicznych postaw w ogóle nie może zaistnieć racjonalna dyskusja. Jeśli bowiem bycie optymistą lub pesymistą jest psychicznym faktem, to może, a nawet musi, mieć wprawdzie jakieś przyczyny i określone skutki, ale nie może być ani słuszne, ani niesłuszne, ani prawdziwsze, ani bardziej błędne, ponieważ fakty nie są racjami. Niektórzy psychologowie, na przykład Luigi Anolli, przedstawiciel tak zwanej psychologii pozytywnej, nakłaniają co prawda swoich czytelników do tego, żeby byli optymistami i przestali być pesymistami. Czyniąc tak, popełniają jednak dwa błędy. Po pierwsze, przekraczają kompetencje psychologii w stronę etyki i aksjologii, bo przestają mówić o tym, co jest, a zaczynają mówić o tym, co być powinno. Po drugie, nie zauważają, że z ich teorii wynika, o ile jest to rzetelna i trafna teoria, że chwalą optymizm nie dlatego, że jest słuszny, lecz dlatego, że sami są optymistami. Analogicznie psycholog pesymista pochwalałby pesymizm. Wszak wedle tej teorii, a dotyczy ona przecież także psychologów, wypowiedzi optymistyczne, pesymistyczne są skutkami psychicznych postaw, nie zaś prawdziwego rozpoznania dobra i zła. Aby móc sensownie nakłaniać do bycia optymistą, psycholog musiałby uznać, że postawa pesymistyczna, optymistyczna jest wybierana w wolnej decyzji, po rozważeniu wszystkich za i przeciw, jak każdy świadomy czyn albo jak wybór światopoglądu. W ten właśnie sposób na przykład teista staje się ateistą lub odwrotnie, liberalista komunistą lub odwrotnie, czy też absolutysta relatywistą lub odwrotnie. Gdyby jednak psycholog tak postrzegał zmianę tych postaw, to nie mógłby dla nich szukać przyczyn w sferze faktów i przestałby je objaśniać jako fakty psychiczne. A to znaczy, że przestałby być psychologiem. Wszak na przykład liberalista, zapytany dlaczego jest liberalistą, nie odpowie, że dlatego, iż pochodzi z Anglii lub z powodu temperamentu swojego. Lecz jeśli nie chce unieważnić swojego stanowiska, to odpowie, że wybrał je w sposób wolny na podstawie rozpoznania wartości. To zaś oznacza, że jego wybór posiada jakieś racje, ale nie jest spowodowany przyczynami. Jeśli ktoś świadomie wybiera światopogląd lub pogląd filozoficzny, a nie bezmyślnie przejmuje go od środowiska, to faktycznie tym, co określa i zarazem tłumaczy jego wybór, są dwa pojęcia: wolność i racje, nie zaś przyczyny. Jeśli jednak psychologia jest nauką, to bada przyczyny. Natomiast pytanie o wolność i pytanie o rację są problemami filozoficznymi. To wszystko oznacza, że w momencie, gdy optymizm, pesymizm zaczynamy traktować na podobieństwo na przykład absolutyzmu, relatywizmu, czyli jako pewne poglądy filozoficzne, to zmieniamy przedmiot dociekań.
Nie pojmujemy ich już wtedy jako fakty psychiczne, lecz, że tak powiem, jako jednostki epistemiczne, czyli jako coś, czemu przysługuje prawda lub fałsz. Jak każdy izm, na przykład materializm, idealizm i tym podobne, optymizm i pesymizm traktujemy wówczas jako określoną tezę, twierdzenie lub sąd. Tym samym, że powtórzę, przenosimy je z psychologii na teren filozofii, a w szczególności w dziedzinę teorii poznania aksjologicznego. W sądach tych jest bowiem mowa o dobru i złu, czyli o jakichś wartościach. Dystansując się w ten sposób od psychologicznych teorii optymizmu, pesymizmu, będę już teraz starał się, o ile mi się to uda, mówić wyłącznie o optymizmie, pesymizmie filozoficznym. Na terenie filozofii optymizm, pesymizm są niewątpliwie określonymi poglądami z zakresu ocen. Są to więc twierdzenia mające następującą formę logiczną. Optymizm ma formę taką: X jest dobre lub najlepsze, ewentualnie najlepsze. Od łacińskiego optimus znaczy najlepszy. Pesymizm z kolei ma formę logiczną następującą: X jest złe lub najgorsze. Łacińskie pessimus znaczy najgorszy. W dalszej filozoficznej analizie tych wstępnych, schematycznych określeń optymizmu, pesymizmu napotykamy dwa ważne problemy. Pierwszy bardzo ogólny, a drugi taki, który zmierza do uszczegółowienia wymienionych określeń. Pierwszy jest taki: czym w ogóle są oceny? Drugi zaś taki: czym musi być X w tych schematach, które podałem, aby przedstawione schematy wyrażały rzeczywiście pogląd optymizmu lub pesymizmu. Problem pierwszy. Odpowiadając na pytanie, czym są oceny, mamy zasadniczo dwa wyjścia. Albo oceny są sądami o wartościach tkwiących w przedmiotach, albo przedmioty nie mają w sobie wartości, a same oceny są jedynie wyrazem emocji, jakie się w nas pojawiają w zetknięciu się z przedmiotami. Pierwsze rozumienie ocen jest obiektywistyczne i poznawcze, bo oznacza, że oceny wyrażają akty poznania wartości obiektywnych. Drugie rozumienie ocen jest subiektywistyczne, emocjonalistyczne i psychologiczne. Oznacza ono bowiem, że oceny nie są aktami poznawczymi, że nie przysługuje im prawda lub fałsz, lecz są jedynie wyrazem gustów i, jak gusta, zależą od psychiki danej osoby. Człowiek o psychice P wydaje oceny P', a człowiek o psychice S wydaje oceny S'. Tak pojmowane oceny są pewnymi faktami, ale nikt z oceniających nie ma więcej racji niż inni, bo oceny jako fakty w ogóle nie należą do dziedziny racji. Otóż jeśli oceny rozumiemy w ten drugi sposób, czyli subiektywistycznie, to pesymizm, optymizm musimy pojmować wyłącznie psychologicznie, bo on jest rodzajem oceny. To zaś znaczy, że wykluczamy go wtedy z filozofii. Wynika z tego, że w filozofii o optymizmie, pesymizmie można mówić tylko wtedy, gdy się uzna, że oceny, a w tym również oceny pesymistyczne i optymistyczne, mają coś wspólnego z poznaniem, a w szczególności, że wyrażają poznanie wartości ocenianych przedmiotów. Wniosek z przedstawionej argumentacji jest następujący. Optymizm, pesymizm mogą być poglądami filozoficznymi tylko wtedy, gdy oceny są aktami poznania, a wartości są obiektywne. Zagadnienie wartości i ocen z braku czasu muszę jednak pominąć, zaznaczając tylko, że odrzucenie subiektywistycznego ich pojmowania jest koniecznym warunkiem mówienia, czy sensownego mówienia, o optymizmie i pesymizmie filozoficznym. Drugi problem. Drugi problem, który miałem rozważyć, to pytanie, czym musi być X, aby wymienione schematy logiczne były schematami optymizmu, pesymizmu. Przypomnę logiczne formy tych poglądów. Optymizm mówi: X jest dobre bądź najlepsze. Pesymizm natomiast: X jest złe bądź najgorsze. Otóż łatwo zauważyć, że żeby oceny były optymistyczne lub pesymistyczne, oceniane X musi być nieznane. Musi być nieznane. Bo przecież, jeśli o dobrym X mówię, że jest dobry, a o złym, że jest zły, to nie oznacza to ani optymizmu, ani pesymizmu. Lecz znaczy po prostu, że trafnie, to znaczy prawdziwie, oceniłem przedmiot. O kimś, kto ocenia trafnie, można być może powiedzieć, że jest mądry, albo że jest realistą, bo realistycznie, czyli zgodnie z rzeczywistością, ocenia rzeczy, ludzi i zdarzenia. Ale ani optymistą, ani pesymistą taki ktoś nie jest.
Okazuje się zatem, że w filozofii optymizmem i pesymizmem określa się wartościujące poglądy na temat tego, co nieznane. To, że optymizm i pesymizm są ocenami nieznanego, jest w filozofii poświadczone przez fakt, że oba te poglądy powstały, funkcjonowały i są niekiedy do dzisiaj utrzymywane w tych dziedzinach filozofii, które dotyczą właśnie nieznanych obszarów rzeczywistości, albo takich, które są niepoznawalne zasadniczo, jak na przykład sfera przyszłości, albo takich, których poznanie zawsze było i współcześnie pozostaje nieoczywiste, hipotetyczne, nieakceptowane przez wszystkich ekspertów i wysoce problematyczne. Pierwszą dziedziną, do której należy wypowiadanie się także o przyszłości, jest filozofia historii i poniekąd jej córka futurologia. Drugą zaś dziedziną jest metafizyka, czyli najogólniej mówiąc filozoficzna teoria podstawowych, niedoświadczalnych zasad rzeczywistości. Teorie, które są wzorcami optymizmu i pesymizmu filozoficznego, zostały stworzone właśnie w metafizyce. O optymizmie metafizycznym Leibnica można powiedzieć, że był on wyprowadzeniem konsekwencji logicznych z całej tradycji chrześcijańskiej. Jeśli bowiem cały świat został stworzony przez doskonałego Boga, to musi to być świat najlepszy z możliwych. Nie ma innej możliwości logicznej. Z kolei pesymizm metafizyczny Schopenhauera należy widzieć jako aksjologiczną konsekwencję wywiedzioną z metafizycznego naturalizmu. Jeśli mianowicie byt jest niczym innym niż pragnieniem, czy też, jak pan profesor mówił, popędem, bo ja nie chcę powiedzieć wola, bo Schopenhauer wprawdzie używał słowa woli, ale moim zdaniem to było nieporozumienie, bo wola to chcenie rozumne, a u Schopenhauera ta wola jest nierozumna, więc właściwie nie jest wolą. Ja to nazwałem pragnieniem, a można też popędem nazwać. Jeśli mianowicie byt jest niczym innym niż pragnieniem własnego trwania i jeśli całe ludzkie myślenie jest jedynie narzędziem owego pragnienia, a tak sądzi Schopenhauer, to świat musi być śmiertelną walką każdego kwantum siły ze wszystkimi innymi. A każda idea polepszenia tego stanu rzeczy musi oznaczać naiwność. W filozofii historii optymistyczne są teorie, które stwierdzają istnienie postępu historycznego. Pesymistyczne zaś te, w których twierdzi się, że wraz z procesem historycznym następuje regres wartości dawniej kultywowanych. Wszystkie te teorie, zarówno metafizyczne, jak i historiozoficzne, nie są jednak dobrze uzasadnione. Ich wady w ich uzasadnieniu ewentualnie możemy rozważyć w dyskusji. Na podstawie tego, co powiedziałem, można zauważyć, że optymizm, pesymizm filozoficzny powstaje w sytuacji, gdy się koniecznie chce ocenić jakąś najszerszą dziedzinowo całość, której poznanie jest fragmentaryczne. W wymienionych przypadkach jest to bądź całość bytu, bądź całość historii, łącznie z przyszłością. Podobnie jest, gdy się próbuje ocenić tę część całości swojego życia, która jeszcze na razie jest naszą przyszłością. Wtedy też możemy jedynie być albo optymistami, albo pesymistami. Jeśli optymizm i pesymizm są ocenami tego, co nieznane, to spór między nimi i używana w nim argumentacja muszą być osobliwe, by nie powiedzieć dziwaczne. Bo to tak, jakbyśmy się dzisiaj spierali o to, jakie będzie przyszłe lato, deszczowe czy słoneczne. Ocenianie jakiegoś nieznanego X-a jest w istocie zjawiskiem zagadkowym i wymaga wyjaśnienia. Pojawia się tu wiele różnych pytań. Ale ja odpowiem tylko na jedno, które wydaje mi się najistotniejsze, a mianowicie jak takie ocenianie jest w ogóle możliwe, czyli jak do niego dochodzi. Otóż myślę, że w sytuacji, gdy brakuje dostatecznej wiedzy o ocenianym X-ie i jednocześnie z jakichś względów istnieje potrzeba wydania oceny, to treść takiej oceny jest kompilowana z dwóch zasadniczych elementów. Po pierwsze składa się na nią cząstkowa wiedza o X-ie oraz hipotezy na jego temat formułowane na podstawie znajomości X-ów podobnych. Na przykład jeśli oceniamy przyszłe lato, to wiemy, że nie będzie w nim mrozu, że drzewa będą miały liście i tym podobne. Nie wiemy jednak, jaka dokładnie będzie średnia temperatura w lipcu, ani ile spadnie deszczu. Ta wiedza cząstkowa i częściowo tylko zasadne hipotezy nie wystarczają oczywiście do adekwatnej oceny.
Drugi element treści oceny nie ma więc podstaw w ocenianym przedmiocie, bo nie znamy dokładnie przedmiotu. A skoro tak, to musi on pochodzić z psychiki oceniającego podmiotu. Najogólniej mówiąc, na w znacznej mierze nieznany przedmiot człowiek oceniający narzuca bądź swoje nadzieje i życzenia, bądź obawy i niechęci. W pierwszym wypadku wydaje ocenę optymistyczną, a w drugim pesymistyczną. Niestety, rozpoznając taki mechanizm optymizmu-pesymizmu, z powrotem popadamy w psychologię. Okazuje się bowiem, że optymizm-pesymizm nie mają żadnej zawartości poznawczej, gdyż mogą zaistnieć właśnie tylko wtedy, gdy są ocenami przedmiotu nieznanego. Są one więc w istocie poglądami, które, że tak powiem, zaklejają puste miejsca w aksjologicznej wiedzy o świecie. Wobec czegoś, czego z braku wiedzy nie mogę ocenić trafnie, mogę być tylko optymistą lub pesymistą. A to znaczy, że tak powiem, wymyślaczem dobra i zła. Trzecie wyjście, które także jest możliwe, polega po prostu na powstrzymaniu się od oceny tego, czego się nie zna. Ponieważ czas kończyć, więc przechodzę do konkluzji. Skoro okazuje się, że pesymizm, optymizm są ocenami tego, co niepoznane i skoro wartościująca treść tych ocen jest ekspresją psychiki oceniającego, to w dziedzinie filozofii poglądy te są niejako obcym ciałem i dlatego byłoby najlepiej, gdyby filozofii nie zaśmiecały. Jeśli bowiem w owych przeciwstawnych ocenach nieznanego decydującą rolę odgrywa psychika autorów tych ocen, to dialog czy też rzeczowa dyskusja między optymistą i pesymistą są niemożliwe. Obie strony mogą bowiem w takiej ewentualnej debacie jedynie wyrażać własne postawy psychiczne. W takim zaś wypadku dyskusja jest z góry skazana na porażkę niekonkluzywności. I to jest wniosek pierwszy. Osobną kwestią jest sprawa druga. Otóż po mojej szkicowej wypowiedzi o teoretycznej jałowości optymizmu-pesymizmu należałoby postawić pytanie o ich ewentualne zalety i wady dla życia praktycznego. Być może taki rodzaj iluzji czy też domniemań bez pokrycia, do jakich należą optymizm i pesymizm, jest dla życia albo niezbędny i korzystny, albo groźny i szkodliwy. Żeby namysł nad tym pytaniem był zasadny i pozostawał w ogóle na terenie filozofii, pytanie to, ściśle biorąc, powinno być takie. Czy nieznane sfery rzeczywistości należy oceniać pozytywnie czy negatywnie? Czy też po prostu ich nie oceniać, dopóki się ich nie pozna? Jak widać, nie jest to pytanie psychologiczne, lecz aksjologiczne, bo dotyczy tego, jak się człowiek powinien zachować wobec tego, czego nie zna. Jeżeli zaś w tym pytaniu optymizm i pesymizm potraktujemy jako fakty psychiczne, na zasadzie jeden z natury jest optymistą, a inny pesymistą, to nie warto w ogóle nad nim debatować, bo jest ono równoznaczne z pytaniem, czy lepiej w życiu być blondynem czy brunetem. I na koniec mam jeszcze jedną uwagę. W ludzkim działaniu praktycznym niezbędny jest pewien czynnik myślowy, który jest pozornie podobny do optymizmu, ale w istocie optymizmem nie jest. Z racji tego bowiem, że każde działanie jest skierowane w przyszłość i w związku z tym jego rezultaty są na początku zawsze częściowo nieznane, to też podejmujący działanie podmiot musi mieć pewien rodzaj wiary w wartość i skuteczność swojego działania. Inaczej mówiąc, ponieważ działanie jest aktywną modyfikacją naturalnego ciągu przyczynowo-skutkowego i w tym sensie wymaga zawsze wykroczenia poza sferę samoczynnie stających się faktów, dlatego właśnie musi zawierać jakieś pozytywne przekonanie, które z jednej strony nie jest wiedzą o faktach, a z drugiej uruchamia właśnie owo wykroczenie poza fakty, które się dokonuje w każdym działaniu. Bez tej wiary w wartość swojego działania człowiek nie mógłby działania zacząć. Ta praktyczna wiara nie jest optymizmem ani też wiarą religijną, bo mają ją również wszyscy żyjący pesymiści, którzy żyjąc wykonują pewne celowe czynności. Ona też musi z takich samych względów inicjować działania wszystkich żyjących ateistów.
Owa niezbędna do działania wiara praktyczna zasługuje moim zdaniem na dokładne analizy filozoficzne i na osobną dyskusję. Ale jak powiadam, jest ona czymś innym niż optymizm. Dziękuję bardzo.